lecimy na bazę. Na bazę. Fu. Na węzeł cygielski. Dobra, plus 20-48. Dzisiaj dodatki. Po południu W, druga wachółka. Miałem 121 drugą, 185. Teraz na węzeł cygielskiej po południu. Kierowca, tam inny jakiś dodatkowicz ma 141, 25, też dwa kółeczka. No, jakiś niezdecydowany, nie wie co ma zrobić. Jechać 5 na godzinę. Korki, witamino, oburze, korki, koreczki. Miałem tylko jedną taką chwilę, jakąś taką dla siebie, 10 minut, jak przechodziłem ze 121 na 180. Tak na Kwarzyńskiej, tam na tym witaminie, gdzie leją asfalt, zrobili wahadło, korki aż do okrężnej, przystanek okrężna 1. Wybory się, po pierwszej turze się już dużo zmieniło w dni, to się wzięli za robotę. Bo się zmieniają władze w Gdyni totalnie. Zobaczymy, czy lepiej, czy gorzej. Jeśli chodzi o pracę. Zobaczymy, co to będzie. Ale korki ogromne, zanim włączyli kontrapustwa, to ja już byłem na... Już stałem tam gdzieś w korku, dosyć blisko jeszcze w miarę końca tego dwuodcinkowego odcinka, że tak powiem, Kwarzyńskiej, no ale potem tam autobusy puszczali jak gdyby pod prąd płytami w kierunku do Witomina jako taki priorytet, a osobówki tą stałą stroną tam przy tym bloku też po płytach. I kierowanie było ruchem ręcznym przez tam panów z budowy. Powiedzcie mi, czego uczą na kursach, jak się pokonuje takie skrzyżowania. I teraz, nie żeby wjechać na środek skrzyżowania i się minąć, tylko stanąć kurwa na tym sygnalizatorze. A to tutaj jest nagminne. Schowam sobie. Ciepło, wiosna buchnęła przez święta i teraz też tutaj parę dni. I zrobiło się ciepło, prawie że prawie lato. Ściszymy trochę, dużo się dzieje na radiu. No bo opóźnienia gonią opóźnienia, mówię, ja miałem 121 z Kaczych Buków, dojechałem tutaj do szpitala, to miałem minus 15, w sumie ruszyłem na minus 8. Potem dojechałem do Sokółki. I było minus 10, no to 5 przerwy, że tak powiem, która sobie poleciała i zostało mi na opóźnieniu, ruszyłem na opóźnieniu minus 5. No a potem już w miarę tu poszło i dojechałem jeszcze tutaj do szpitala, miałem 10 minut przerwy, no bo dłuższa przerwa między 121 a 180. No i na 180 miałem tylko 3 minuty przerwy z 8, bo tutaj koreczek Wielkopolska zwycięstwa, mały zator i też tam złapałem minus 5. No cóż, poranny szczyt, no i poranny szczyt plus remonty i asfalty, no to niestety, ale to nie wróży niczemu dobremu. No drugi, jak kółko robiłem 121, to już kontra buspas, także troszkę lepiej.
No ale tam kierowanie ruchem robili co mogli, bo mówię, zatrzymywali osobówki, żeby nas z przystanku wypuścić czy coś, naprawdę. Szapo, baczapki z głów. Nie ich wina, bo tam ktoś rządzi tą budową i tak dalej, tą organizacją, więc... Więc to tam można na nich, na tamtych. Także tak wysiać psy. No ciekawe co będzie, jak mówię, po wyborach druga tura. Urzędujący obecnie jeszcze prezydent nie dostał się nawet do drugiej tury po 26 latach. Co to będzie, co to będzie? Bo wiadomo, że zapewne będą zmiany na różnych, w różnych firmach tutaj miejskich, spółkach, tak? Zapewne, czy to u nas, czy na Platynowej, czy w PKT. No może tam nie, ale u nas podejrzewam, że tak. Ale tylko podejrzewam. Zobaczymy, jakie zmiany, czy na lepsze, czy na gorsze, tego nie wiem, mi tylko mówię, mi tylko chodzi, bo mówię, pracuję tutaj, więc nie mieszkam w Gdyni, u mnie w Rumi bez zmian. Trzecia kadencja tego samego, w pierwszej turze wygrał, no ale dobra, to nie o polityce. Podwyżki dało, widzicie, w styczniu 2 złote, w marcu 2 złote, także o. Na godzinę. Także tak, że to. Inspektorek. I wóz 2095. Już tam się pojawiał na mieście. Ma troszkę inną grafę, grafikę numerów taborowych, inną czcionkę. Stał jeszcze, jak ruszałem rano, to jeszcze stał na zajezdni w tym sektorze. Podobnież, czego machać, jak miałem napisane PKM. No widocznie. Pod słońce nie było, gdzie? Może się pomylił. Pomyłka, moja żona miała na drugie pomyłka. Wiele z newsów, no. Mówię, no coś tam miałem tak nie nagrywać, ale to wiecie, czasami to jest silniejsze, no. A, nowym odcinkiem Kwarzyńskiej jeździmy tam na okolicach pętli Apollina, co był ten remont, tam ten przystanek Krauzego, tamten taki tymczasowy, no to już jest tam pootwierane. Tylko dla autobusów i dla dojeżdżających do jakiejś tam posesji i do szkoły. No to z tego pasa sobie skręcimy, bo i tak za chwilę w lewo. Ale nie nagrywałem tego przejazdu, nie było na czasu na jakieś montowanie i zabawy z kamerką. Będzie okazja, gdzieś tam spokojnie to można ten kawałeczek nagrać. Nie ma co tu fisiować na siłę pawiana. Panie z trolejbusów nie machają, nie odmachują. Też nie będę machał. Fok. I ten, także no tam... Z takiego no to tam zrobili wyniesienie, jakiś przystanek. Nie zajeżdżamy już na tą pętlę Apollina. Całe szczęście nie trzeba. Jest wyłączona, że tak powiem, z naszego tu ruchu. Także o, takie tam nowości. Takie newsy. Pala raz działa, raz nie działa. W niektórych autobusach dużo się ładuje. Czy nie było problemu, ale ostatnio miałem dodatek na RC, no to... Zanim załapała, to już prawie byłem w Rumi. Tak, gdyby tak też tam. Raz tak, raz śmak, ale ja tam się tym nie przejmuję. Nie mam na to wpływu. O, jedzie elektryk testowany, tester, man. Platynowa testuje teraz na 109. To co był u nas testowany, a... 22 chyba roku, tak w gryfie, ale to redłowa jedzie. No tutaj środek, środkowy rząd, że tak powiem, i drugi. Zresztą mam nadzieję, że już tam miało zjechać, to zjechało, ale to widzę. Że tak jest trochę pusto. Co ja teraz zrobić?
powinien być przede mną stać autobus. Ale go nie ma. Siódma. Dobra, słuchajcie, ja się wyłączam. Zadzwonię tam, gdzie trzeba i zapytam, gdzie jest 209, bo powinienem stać za nim. Na razie.